Chór kameralny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, prowadzony przez tą szaloną blondynkę, którą spotkał pan doktor na parkingu, panią Justynę Chełmińską, która u boku Katarzyny Dylewicz pod jej opieką rozwija młody zespół. Zespół, który ma dopiero 2 lata, ale już pojawił się na przykład w Bułgarii, potrafi także pokazać swoje możliwości na wielu występach. Chór, który przygotował dla Państwa 3 utwory. Najpierw Michał Michajłowicz, Ipolitow Iwanow, Błogosławi duszę moja gospoda. To rosyjski kompozytor, który był takim trochę konserwatystą. On prowadził konserwatorium w Moskwie, ale także działał w Tbilisi, był uczniem Mikołaja Rymskiego-Korsakowa i w momencie, kiedy był dyrektorem konserwatorium moskiewskiego, proszę zwrócić uwagę, lata 1905-22, nie tolerował tej nowoczesności w sztuce. To, co czynił na przykład Sergiusz Prokofiew czy Dymitr Szostakowicz, niekoniecznie się jemu podobało. Ale był także związany z Teatrem Bolszoi i pisał piękną muzykę. A potem będzie rzecz o pijaństwie. Ale piękna, na pewno Państwo znają przepiękną pieśń biesiadną Turgią. Chantons au buvon, czyli śpiewamy i pijemy, pijemy do dna. Do tego musi być oczywiście suto zastawiony stół, musi być radość życia i wtedy ta renesansowa pieśń pięknie wyraża ów nastrój ówczesnych biesiadników. I na zakończenie pani Justyna Chełmińska wybrała kompozycję, która jest takim synonimem muzyki rosyjskiej, dzisiejszej. Igor Matwienko to właściwie pop artysta, ale który raz spotkał się z chórem Aleksandrowa i zaśpiewał taką bardzo patriotyczną pieśń Koń, kiedy wyjdę z koniem na pole, uroki krajobrazu zobaczę i wyrażę miłość do mojego kraju, do Rosji. No cóż, każdy ma prawo przecież kochać swój kraj, a muzyką można wyrazić to najgłębiej. A więc przed Państwem chór kameralny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i Justyna Chełmińska.